bardzo serdecznie i zapraszam na prognozę tygodnia od 13 do 19 kwietnia. Jutro odbywa się bardzo ważna pełnia w znaku wagi, i której patronką jest Wenus, znajdująca się teraz w znaku bliźniąt, gdzie pozostanie bardzo długo, aż do sierpnia, ponieważ w następnym miesiącu będzie w biegu wstecznym. Ta Wenus w nowym miesiącu odgrywa bardzo ważną rolę, nie tylko podczas jutrzejszej pełni, ale także podczas nowiu w znaku byka. Wiemy, że Wenus jest patronką i wagi, i byka, a sama Wenus odpowiada za nie tylko relacje i partnerstwa wszelkiego rodzaju, czy to biznesowe, czy prywatne, ale także finanse, zabezpieczenia, wasze kreatywne talenty, przyjemności, radości. Pełnia jest omówiona w poprzednim wideo, tutaj umieszczę u góry link, zapraszam do wysłuchania. Co się dzieje w tygodniu od 13 do 19 kwietnia? Tydzień rozpoczynamy dosyć trudną konstelacją, ponieważ Słońce w znaku Barana ustawia się w kwadracie do Plutona. W kwadracie do Plutona tak jak gdyby jesteśmy skonfrontowani albo z trudnymi przeznaczeniowymi wydarzeniami, albo osobami. Podczas tego kwadratu, czyli kwadrat oznacza wielką trudność do rozwiązania, jednak z Plutonem chodzi tutaj o transformację, chodzi o mutację. Już to słowo zmianę nie chcę powtarzać, ponieważ przy tych konstelacjach w tym roku, który będzie najbardziej intensywny i który tak jak gdyby każdy z nas przeżywa wysoko emocjonalnie, z Plutonem jesteśmy, są to aspekty przede wszystkim wysoko emocjonalne, wysoko intensywne, gdzie w pozytywnym sensie możemy coś zostawić, możemy coś zakończyć, możemy coś rozwiązać i otworzyć się przez to na nowe. Podczas tego dnia znaki kardynalne, czyli przede wszystkim koziorożec, baran, rak i waga, powinny nie wchodzić tak jak gdyby w konfrontację z osobami, które odczuwają jako uciążliwe, lub też podczas tego dnia bym bardzo uważała, Słońce w kwadracie do Plutona to może być jakaś bardzo niebezpieczna sytuacja, czy też konfrontacja właśnie z przeznaczeniowymi, asygnowanymi wydarzeniami, z naszymi cieniami, do rozwiązania jakichś starych spraw, czy też starych schematów. Ponieważ temu aspektowi towarzyszą wysokie napięcia, otwórzcie się przede wszystkim, i tak też wygląda cały rok, tak, z tym Plutonem w znaku koziorożca, po połączeniu Saturna z Plutonem, otworzyć się na zmiany, otworzyć się na nowe możliwości i wychodzić przede wszystkim ze stereotypów myślenia, ze starych schematów, które tak jak gdyby teraz kompletnie nie pasują do aktualnych czasów, w których się znajdujemy. Następnie bowiem Słońce w następnym tygodniu, czyli po 19, mamy też później Nów w znaku byka. Słońce będzie ustawiać się w kwadracie do Saturna, a to będzie tak jak gdyby zatwierdzenie danej sytuacji, że coś dalej nie idzie, że trzeba się uwolnić z jakichś trudnych, czy to uzależnień, czy to właśnie ze spraw, które do tej pory jeszcze nie rozwiązaliśmy. 15.4. Merkury, znajdujący się w znaku Barana, który w znaku Barana będzie pomagał przede wszystkim baranom, strzelcom, wodnikom, bliźniakom, ale także lwom, na przykład w zajmowaniu się profesją. Dobrze, teraz nie pracujemy, jesteśmy na tych kwarantannach, ale przygotowania jakichś planów, czy też rozmowach, czy też pisaniu mailów, czy też przemyślaniu jakichś nowych projektów. Sam Merkury w znaku Barana cechuje się szybkością, błyskotliwością, ale także też takimi odpowiednimi, mocnymi argumentami.
Ten Merkury będzie się 15 łączył z Chironem. Jest to z Chironem w znaku barana, mamy tak jak gdyby ciągle do czynienia z tematami uzdrawiania swoich ran, ale podczas tego dnia wszystkie znaki zodiaku uważałabym, co mówię, kierowałabym się tolerancją. Z drugiej strony nie brałabym wszystkiego też do serca, ponieważ tutaj można z tym Merkurem w znaku barana naprawdę wyłożyć komuś kawę na ławę, a jednocześnie kogoś dotknąć. Czy też może to się stać z nami, tak? Że my usłyszymy coś, co nas zaboli, lub też jest to związane z jakimś naszym mankamentem, czy też z nierozwiązanym jakimś tematem. Finalnie ma to prowadzić do uzdrawienia, ale uważałabym, jak mówię, co mówię, jakich słów przede wszystkim używam i skoncentrować się tego Merkurego, przede wszystkim dobrze kierować na przykład na przemyślaniu profesji, na przykład na pracy, na przeprowadzeniu bardzo ważnych rozmów, czy też może na rozkręcanie, czy też dawanie początkom jakiegoś nowego biznesu. 15 kwietnia także Słońce ustawia się w kwadracie do Jowisza. Uwaga, jest to aspekt strat, czyli nie za wysoko tutaj mierzyć, proszę. Z Jowiszem w kwadracie, ze Słońcem w kwadracie do Jowisza aspekt strat, tak? Czyli przecenimy jakąś sytuację, czy też sobie wyobrażamy, że na przykład gdzieś zarobimy, czy doprowadzimy do ekspansji. Może tutaj się okazać, że w ogóle nic z tego nie wyjdzie. Dodatkowo Jowisz jest w znaku koziorożca, tak? Czyli w upadku. I tutaj, jeżeli chcemy naprawdę jakiś plan dokończyć do końca, potrzebujemy czasu. Potrzebujemy po pierwsze porządnych planów. Musimy wkalkulować przede wszystkim nie tylko pracę, ale także pieniądze. Musimy wkalkulować, czy dany, załóżmy, projekt, czy dany pomysł jest realny, czy będzie odpowiadał aktualnym czasom, które teraz mamy, a jak wiecie, codziennie coś się zmienia, codziennie coś intensywnego przeżywamy. Nie śpieszyć się, działać pomału i ten plan ekspansji, który macie teraz w głowie, tak, czy też przemyślacie, po prostu bym tutaj podchodziła do wszystkiego bardzo powoli i nie ryzykowała. Merkury w znaku barana tworzy następnie do końca tygodnia bardzo ładne aspekty, tak, czyli jest sekstyl do Wenus w bliźniaku i do Marsa, czyli warto wszystko, co postanowicie, jeżeli chodzi o przygotowanie się do pracy, czy też ktoś przemyśla nową pracę, czy ktoś przemyśla nowe biznesy, czy też na przykład chce z kimś porozmawiać, czy dogadać się. Właśnie jest to pod koniec tygodnia, jest bardzo dobry czas na dyskusje, na działania, ale wszystko należy z Merkurem w znaku barana i z Marsem w znaku wodnika, który myśli oryginalnie, który myśli inaczej, który ma inne metody działania, który jest tak jak gdyby w przyszłości, kieruje się już przyszłościowymi jakimiś tam ideami i z Wenus w bliźniętach naprawdę otworzyć się na te rozmowy, small talk, na przekaz wiadomości, przekaz informacji, uwzględniając jednak real, tak? I z tym realem będę niestety tutaj do końca ciągle wam marudzić. 19 w niedzielę o godzinie 16:47 Słońce przechodzi do znaku byka i tutaj Słońce przez następne 4 tygodnie będzie poruszało bardzo ważny temat, przede wszystkim zabezpieczeń, temat finansów, aspekty materialne, aspekty fizyczne, zmysłowość, natura, miłość do natury, miłość do jej produktów, ale przede wszystkim bezpieczeństwo i pieniądze. Ten temat będzie nas interesował przez następne 4 tygodnie od 19. W byku jest to drugi dom w horoskopie. Chodzi także o nasze wartości, jak tworzymy, nie tylko jak tworzymy zabezpieczenia i czy do tworzenia naszych zabezpieczeń wykorzystujemy nasze talenty, na te nasze predyspozycje, ale jak postrzegamy siebie, jak widzimy siebie, czy kochamy siebie, czy akceptujemy siebie, czy tolerujemy siebie, czy potrafimy dawać sobie to bezpieczeństwo, czy też może to bezpieczeństwo ciągle szukamy
na zewnątrz lub też oczekujemy może od innych osób, czy też może uzależniamy się, czy też trzymamy się jakiejś osoby, czy jakiegoś projektu, ponieważ mamy uczucie, że to nam zagwarantuje tutaj bezpieczeństwo, załóżmy finansowe, czy też da nam poczucie wewnętrznego bezpieczeństwa. Teraz, ponieważ od poprzedniego roku Uran, planeta rewolucji, planeta zmian, znajduje się w znaku byka, te nasze wartości nie tylko we wszystkich krajach postawione są na głowie, ale należy to poczucie bezpieczeństwa szukać w sobie. Nauczyć się polegać na sobie, nauczyć się kochać siebie, skierować się przede wszystkim, jeżeli ktoś chce tworzyć bezpieczeństwa, jeżeli ktoś nie czuje się sam ze sobą bezpiecznie, nie jest w stanie także to bezpieczeństwo tak jak gdyby otrzymać od innych. Jednocześnie wiele osób, które wyobraża sobie, że są jakieś osoby w jego otoczeniu, rodzinie, partnerzy, bliscy, czy też może szefowie, którzy zadbają o wasze, czy też rządy, czy też osoby w rządach, że zadbają o wasze bezpieczeństwo, tutaj bym uważała i przede wszystkim od tego momentu liczyła tylko na siebie. Byk oznacza stabilizację, a ta stabilizacja teraz jest niestety postawiona tutaj na głowie. I tam z tyłu są takie fajne już kwitnące drzewa i możecie sobie ze słońcem w znaku byka wyobrazić właśnie zasadzenie takiego drzewa, aby dane drzewo czuło się bezpiecznie, czuło się stabilne, było silne, przetrwało każdą burzę, każdą trudną sytuację, musi być dobrze zakorzenione. W znaku byka, ze słońcem w znaku byka chodzi przede wszystkim o to zakorzenienie, tak? O tą pozycję do pionu, że nie dam tu się żadnym wiatrom, żadnym trudnościom przede wszystkim pokonać, tak? Z bykiem wszystkie plany, ze słońcem w znaku byka, wszystkie plany, które rozpoczynacie teraz, tworząc nowe zabezpieczenia, bo będziemy się także zajmować nie tylko metodami zabezpieczenia, ale właśnie finansów, trzeba pomyśleć o tym, że będziemy potrzebowali długo czasu. Ze słońcem w znaku byka potrzebujemy cierpliwości, potrzebujemy przemyślenia. Tak? Czyli byk, jeżeli coś zabezpiecza, to zabezpiecza na stałe, ale potrzebuje czasami na to długo czasu. Potrzebuje przygotowań. Jednocześnie ze słońcem w znaku byka nie ma tak, że z czegoś zrezygnujemy i z jednego projektu przerzucamy się na drugi projekt, ale tutaj, jeżeli coś rozpoczniemy, jeżeli zasadzimy jakieś drzewo, musimy je pielęgnować, musimy czekać, musimy otaczać je opieką, musimy podlewać i w znaku byka wszystko doprowadzamy tutaj do końca. Warto się zastanowić, każdy z was może się teraz zastanowić, jak ty sam jesteś ukorzeniony, co daje ci bezpieczeństwo, co lubisz w sobie, czy lubisz w ogóle sam siebie, czy akceptujesz siebie, czy kochasz siebie i jakie wartości wewnętrzne, te, które ty masz, pozwolą ci przetrwać właśnie obojętnie, jakie sytuacje teraz nadchodzą, ponieważ czas jest bardzo ważny. Ze słońcem w znaku byka protegowane są przez następne 4 tygodnie i pomoc jest kosmosu, czyli energii słońca w znaku byka, przede wszystkim byki, panny, koziorożce, raki, ryby. Słońce będzie ustawiać się w opozycji do skorpiona, czyli że będą różne propozycje z zewnątrz. Dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam wszystkich do porad. Kto potrzebuje dorady, jeżeli chodzi o tematy prywatne czy zawodowe, numery kontaktowe znajdują się pod wideo. Zapraszam też do Facebooka pod imieniem i nazwiskiem. Jeszcze mała prośba do wszystkich, wysyłajcie w tym czasie do wszystkich pozytywną energię, tak? Czyli to, co nosimy teraz w sobie pozytywnego, należy tak jak gdyby innym przekazywać
ponieważ tak jak ten wirus, tak jak gdyby zaraża wszystkie inne osoby w tempie strzały, my możemy też, jedna osoba, która ma pozytywne myśli, która ma pozytywne uczucia, która podaje te pozytywne myśli tak jak gdyby innej osobie, ta następna innej i może 9 następnym, może 7, może 20, może 1000, niech to pozytywna, niech ta pozytywna energia wszystkich Was otacza, nie tylko w następnym tygodniu. Pozdrawiam, dziękuję i życzę wszystkim wspaniałego czasu. Pa, pa!